Państwu tak pokrótce, czym w ogóle jest adaptacja i jak ją rozumieć, czyli o czym tak naprawdę będziemy rozmawiać, to zbliżamy się właśnie do takiego jednego pytania od Państwa. Jak się przygotować do procesu adaptacji? Jako prowadząca TUS też ciągle bawisz się z dziećmi i przez zabawę wyuczasz ich nowych kompetencji społecznych. Zastanawiam się, czy rodzice będą wiedzieć, jak mogą się bawić z dziećmi, żeby to przedszkole oswajać. Co to znaczy zabawa w przedszkole? Takie gotowe rzeczy, które nam trochę pomogą. I tutaj myślę sobie o tym pożegnaniu, które też możemy znowu przećwiczyć. Jeden z rodziców też zadał takie pytanie, co można sobie powiedzieć, kiedy dziecko mówi, chce do mamy. Rozumiem, że to pewnie jest taka sytuacja, kiedy rodzic jest na korytarzu lub kiedy rodzic właśnie ma wyjść, więc jest taka troszkę gorsza sytuacja jeszcze, a to dziecko, które jest w placówce, mówi, chce do mamy. A czasem zdarzają się takie sytuacje, że jesteśmy fajnie przygotowani i mamy ze sobą całkiem, można powiedzieć, tak pokuszę się z sukcesem pierwsze dni adaptacji, a może nawet tydzień, i nagle taki klops, dziecko jest chore. To jest bardzo częsta sytuacja. Co zrobić, gdy dziecko wraca z przedszkola i jest nadmiernie pobudzone? Dobrze jest mieć takie gotowe rozwiązania i może to tutaj nazwiemy sobie, my mamy też w sali przedszkolnej, mam też tutaj w gabinecie taką sensoryczną apteczkę pierwszej pomocy. Możemy sobie przygotowywać różne strategie, one są, będą przydatne w różnych sytuacjach, aczkolwiek to nie jest też jakimś kluczem do adaptacji, prawda? Że to jest coś, co może być dla Państwa dodatkowym narzędziem. Jeżeli macie Państwo na to jeszcze czas, ale najważniejsza tutaj będzie rozmowa z tym partnerem nowym, jakim jest wychowawca.